konkursami na treningach spotkałem się, Witala na kadrze też było, tylko inne elementy decydowały tutaj. Taki mała wewnętrzna rywalizacja o to, a tak naprawdę chodziło w tym ćwiczeniu, żeby poprawić jakość naszej zagrywki z wyskoku. Ten tydzień przede wszystkim poświęciliśmy na poprawę dwóch elementów, czyli na poprawę bloku i na poprawę zagrywki. Rzeczywiście zawodnicy rywalizowali ze sobą, jeśli chodzi o ten element zagrywki. Mieli każdego dnia zagrywający z wyskoku mieli praktycznie to samo zadanie, tak? Natomiast zagrywający flotem codziennie gdzieś tam mieli jakieś inne zadanie. No i to było wszystko na zasadzie jakiejś rywalizacji, która też pokazała nam pewne rzeczy, pewne możliwości zawodników. No i myślę, że ten trening bardzo nam pomoże w przyszłości. Nie zawsze te efekty przychodzą od razu, ale jestem przekonany, że tutaj pokażemy na pewno dużo lepszą jakość. Zwłaszcza jeśli chodzi o serwis. Wszyscy mnie znają z flotowej. Może niedługo uda mi się zaprezentować zagrywkę z wyskoku w meczu. Nie, Artur nie zagrywał dużo z wyskoku w ostatnim czasie. Chodzi mi bardziej o sezon reprezentacyjny. Natomiast pokazał, że ma tutaj rzeczywiście spore możliwości na tej zagrywce, bo wygrał ten konkurs, więc to pokazuje, że zagrywał mocno, ale też regularnie, nie popełniając dużej ilości błędów. Natomiast również wyniki pozostałych zawodników były naprawdę imponujące, bo to wszystko się gdzieś tam rozegrało, można powiedzieć, na styku, jeśli chodzi o wynik, ale tak jak mówię, to, że była to jakaś forma rywalizacji, to tylko myślę, że dodało może troszeczkę dodatkowej motywacji zawodnikom, że gdzieś tam musieli ze sobą rywalizować. Ale bardziej cieszę się z tego, że każdy z nich naprawdę pokazał, że potrafi dobrze, mocno i regularnie zagrywać. Nie, myślę, że się nas nie wystraszył jak nikt w tej lidze i tu my musimy wyjść, walczyć o każdą piłkę, traktować ten mecz jako ten najważniejszy, rzucić wszystkie siły i mam nadzieję, że wrócimy z 3 punktami z Bydgoszczy. No, myślę, że to jest taki trochę ostatni czas dla nas, żeby coś popracować jeszcze, bo czeka nas maraton spotkań ligowych. Praktycznie za tydzień, kiedy zaczniemy mecz z Będzinem, to później mamy już 5 meczów z rzędu w systemie sobota, środa. No i będzie to na pewno dla nas bardzo trudne, tym bardziej, że rywale będą naprawdę renomowani. Tym bardziej, tak jak mówię, cieszę się, że mamy teraz ten tydzień, żeby jeszcze popracować, bo w momencie, kiedy przyjechali nasi reprezentanci, to tak naprawdę mieliśmy razem 5 treningów i pierwszy mecz w niedzielę, później mieliśmy mecz w środę, a później mieliśmy mecz w sobotę. I praktycznie no, nie mieliśmy żadnych szans, żeby troszeczkę popracować również nad zgraniem. I myślę, że teraz ten tydzień nie wiem, czy da nam dużo, ale na pewno dał nam wiele, jeśli chodzi właśnie, tak jak mówię, o te dwa elementy, nad którymi pracowaliśmy. I zobaczymy, teraz znowu trzeba się będzie przestawić na ten system meczowy i grać tak naprawdę jak na jakiejś dużej imprezie międzynarodowej, bo rozegramy, tak jak mówię, począwszy od Będzina, 5 meczów w ciągu 2 tygodni. Znaczy to już jest przeszłość, powiedzmy tak, nie rozpaczając oczywiście, ale mleko się rozlało, straciliśmy ważne punkty. Dlatego trzeba tym bardziej pokazać, że potrafimy na coś takiego dobrze zareagować i naprawdę grać na maksa i mam nadzieję, że przywieziemy te 3 punkty. Patrzmy na siebie i wtedy powinno być dobrze.